Piękna pogoda, wielu przybyłych gości oraz mnóstwo atrakcji. Tak wyglądały centralne dni pola firmy BASF. Przy tej okazji firma świętowała swoje 150-lecie. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w Centrum Kompetencyjnym BASF w Jarosławcu koło Środy Wielkopolskiej. Gościom, głównie rolnikom z zachodniej i północnej części kraju, podczas warsztatów polowych zaprezentowano nowatorskie technologie w ochronie zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. Mogli oni sprawdzić, jak działanie najnowocześniejszych preparatów wpływa na zmniejszenie strat plonów. Przede wszystkim spotkaliśmy się po to, aby zaprezentować nasze najnowsze technologie i po to, żeby również poprowadzić dialog z naszymi partnerami, z rolnikami, z dystrybutorami, z naszymi partnerami, takimi jak chociażby John Deere, Adob, który to jest zaraz za mną. To jest okazja, żeby odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Przedstawiciele BASF, oprowadzając gości po poletkach doświadczalnych, zwrócili uwagę, że opady deszczu w pierwszej połowie czerwca uratowały plony oziemin. Wcześniej tego deszczu było w okolicach Poznania jak na lekarstwo. Uprawa rośliny pszenicy ozimej cierpią na niedobór wody. Myślę, że niedobór wody przyczynił się już do redukcji plonów. Suma opadów w miesiącu maju w Jarosławcu wyniosła 25 litrów na metr kwadratowy. Na szczęście pierwsza dekada czerwca przyniosła 16 litrów opadu na metr kwadratowy, a więc kondycja roślin, jakie widzimy w tym miejscu, jest lepsza. Natomiast nadal utrzymują się obawy na postępującą suszę. Podczas tegorocznych Dni Pola BASF zaprezentował najnowszą technologię Clearfield. Łączy ona kompleksową produkcję i ochronę rzepaku. Rozwiązanie to przypadnie do gustu szczególnie tym rolnikom, którzy oczekują skuteczności w ochronie upraw przy mniejszych nakładach. Zalety tej technologii wyjaśnia dyrektor marketingu BASF Jacek Brol. Technologia Clearfield polega na stosowaniu odmian odpornych na imazamox, którym jest ta substancja, jest jedną ze substancji czynnych herbicydu Cleravis. Dzięki temu odmiany Clearfieldowe oznaczane symbolem CL są w pełni odporne na herbicyd. Dzięki temu osiągamy pełną skuteczność zwalczania chwastów. Technologię tę polecamy gospodarstwom, które mają problem ze zwalczaniem chwastów z grupy krzyżowych głównie, a także w tych gospodarstwach, gdzie dużym problemem są samosiewy z lat poprzednich. Skuteczność środków ochrony roślin firmy BASF docenia wielu rolników. W rozmowie z nami zwracali oni uwagę, że preparaty te w dużym stopniu przyczyniają się do uzyskiwania bardzo wysokich plonów. Stosuję środki BASF firmy od wielu lat. W zasadzie już od 40, tak jak rozpoczęliśmy współpracę. A dlatego stosuję, że są dobre. Są niektóre drogie, ale po zastosowaniu ich dobrej aplikacji jest taki efekt i skutek, jak rolnik oczekuje. I biorąc nakład plus efekt, jaki się uzyskuje, zawsze jest to na korzyść tych środków. Środki są po prostu bardzo dobre, z klasą. BASF stawia także na bioróżnorodność. Zdaniem przedstawicieli firmy stosowanie środków ochrony roślin i bioróżnorodność korespondują ze sobą. BASF chce zwrócić uwagę na ten aspekt, prowadząc badania we współpracy z uniwersytetami. Na czym one polegają? Na podstawie doniesień i badań naukowych opracowano optymalną mieszankę różnych roślin bardzo wskazanych dla zapylaczy, szczególnie pod kątem pszczół, ale również innych owadów pożytecznych. Co jest celem? Celem jest wskazanie naszym klientom, rolnikom, którzy stosują na co dzień środki ochrony roślin, aby zwrócili uwagę na to, że nasza bytność w dużej mierze w następnych pokoleniach zależy od zachowania środowiska naturalnego. Czyli zalecamy stosowanie środków ochrony roślin naszej firmy zgodnie z etykietami rejestracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów pożytecznych. BASF oferuje nie tylko znakomite rozwiązania w ochronie upraw,
ale także doradztwo. Firma uruchomiła niedawno serwis ostrzeżeń patogenowo-pogodowych. Dla wielu rolników narzędzie to stało się wręcz niezbędne w walce z zagrożeniami na polu. Zdrowe Pole jest to nowy serwis BASF dedykowany dla gospodarstw rolnych. Jest to serwis bardzo innowacyjny, gdyż to nie jest klasyczny serwis pogodowy, tylko serwis, w którym nie tylko prognozujemy pogodę, ale także presję, możliwą występującą presję patogenów, czyli na głównych uprawach, na zbożu i na rzepaku. Każdy z rolników, który się zaloguje na ten portal, może sprawdzić nie tylko zagrożenia, które były w ostatnich tygodniach, ale także prognozując sobie do przodu, co może się pojawić na jego polu. I przy okazji od razu dajemy rekomendacje, czyli jeżeli załóżmy jest zagrożenie septoriozem, zagrożenie fuzarium i tak dalej, my od razu jako BASF proponujemy, rekomendujemy jakiś środek, który idealnie na tego czy drugiego patogena po prostu zadziała. Sporą atrakcją Dni Pola w Jarosławcu były pokazy opryskiwaczy firmy John Deere. Zaprezentowane zostały dwa sprzęty, przyczepiany i samojezdny. Ten opryskiwacz, który za nami stoi, to opryskiwacz serii M, czyli podobnie jak w ciągnikach mówimy o seriach oznaczanych literami. Seria M oznacza serię standardową i w tym przypadku charakteryzuje się ona manualnymi zaworami sterującymi, czyli dźwigniami widocznymi za mną przy opryskiwaczu. Jest to typowy opryskiwacz polowy, wykorzystywany do wszelkich upraw rolniczych, ale też wykorzystywany z powodzeniem w warzywnictwie czy w uprawach specjalistycznych. Produkujemy również opryskiwacz samojezdny na rynek polski. Jest to opryskiwacz R4040i o szerokości belek od 24 do 36 metrów, o pojemności zbiornika 4000 litrów. Jest to maszyna wybierana na dziś przez duże gospodarstwa, które wymagają wydajnych maszyn, szybkiego wykonywania zabiegów. Spotkanie uświetnił występ zespołu Cashflow. Furorę zrobiła piosenka Chwast, humorystycznie przedstawiająca działanie technologii Clearfield. Ale to nie koniec atrakcji. Na ten sezon BASF przygotował dla rolników wiele promocji. W tym roku dla rolników stosujących technologię Clearfield przygotowaliśmy kilka promocji. Jedną z nich jest promocja Czyste pole, podwójna korzyść. W przypadku zakupu jednego zestawu produktu, zestawu Cleravis, rolnik może otrzymać 5 litrów preparatu Carex. Szczegóły na temat tej promocji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.agrobasf.pl. Tegoroczne Centralne Dni Pola BASF możemy uznać za wyjątkowo udane. Świetna organizacja, wiele atrakcji, a przede wszystkim możliwość zdobycia cennej wiedzy to najlepsza rekomendacja do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach polowych tej firmy.